Cześć, słuchajcie, wczoraj puściłem taki post o tym, że dzisiaj nie będzie żadnego filmu. No i miało go nie być, ale jak poczytałem komentarze pod tym filmem mówiące o tym, jak to Ukraińcy nam krzywdy narobili. Owszem, jak to nie wolno pomagać. Słuchajcie, naprawdę nie chcę politykować, bo to nie ja jestem tutaj od tego i na pewno nie będę się w to zabawiał, ale powiem tylko jedno. Postawcie się w ich sytuacji, dlatego że sytuacja jest taka, że nie daj Boże, żeby was coś takiego spotkało i żebyście musieli uciekać z własnego kraju, nie z własnej winy. Czyli ktoś was po prostu atakuje i robi tego typu rzeczy. Jeśli chcecie pomóc, a uważam, że zawsze warto pomagać, bo po pierwsze dobro powraca, to po pierwsze, a po drugie sytuacja w tym przypadku tego wymaga, to chociaż mała złotówka, może chociaż ten koc na tą zbiórkę, może jakieś ciuchy, które wam i tak już zbywają, być może jakieś jedzenie, które ewentualnie przygotowaliście jeszcze wam, jak znam życie po COVID-zie zostało, bo niektórzy to sobie szykowali, kurde się, jakby, nie wiem, miała wtedy przyjść wielka wojna. Po prostu pomyślcie trochę nad tym, czy nie warto pomóc. A jeśli nie chcecie pomagać, to po prostu nie przeszkadzajcie. Przepraszam bardzo za ten film, ale jak poczytałem komentarze z rana, to po prostu no nie chciałem tego pozostawić bez echa, bo uważam, że nie chcesz pomagać, nie pomagaj. Tylko nie przeszkadzaj. A sam w głowie przemyśl sobie tą sprawę i po prostu pomyśl sobie w głowie, czy na pewno tak uważasz, czy na pewno chciałbyś zostać w takiej sytuacji. Miejmy nadzieję, że do nas takie rzeczy się, że tak powiem, nie dojdą. Ale gdyby, nie daj Boże, doszły, to postaw się w tej sytuacji, jak byś chciał ty być potraktowany w takich sytuacjach. Tak jak mówię, nie daj Boże, żeby to się zdarzyło. Nikt by nie chciał, żeby się komukolwiek krzywda działa i mam nadzieję, że ci co to pisali, to albo jakieś, za przeproszeniem, ruskie trolle, albo po prostu jacyś niemyślący ludzie. Ja też mam swoje zdanie na temat narodu ukraińskiego, ale na pewno go nie będę wyrażał, to po pierwsze, a po drugie sytuacja w tym przypadku wymaga tego, żeby w jakimś stopniu pomóc. Dziękuję wam bardzo, przepraszam za ten film i życzę wam, daj Boże, spokojnego dnia i spokojnego weekendu, żebyście mogli sobie wyjść na spacer z rodziną i żeby ten spacer nie musiał trwać 20 km do granicy, bo na przykład tamten ze wschodu wymyślił sobie, że jednak teraz będzie atakował taki mały kraj jak Polskę. Dziękuję bardzo, cześć.